Witam bardzo serdecznie wszystkie dzieci. Dzień dobry. Jesteście tu na sali? Możecie odpowiedzieć głośniej? A wy słyszycie? Ja? Dzisiaj nie opowiadamy tak. Dzisiaj opowiadamy ja. Przećwiczymy. Ci cztery. Słyszą mnie te gryfne majtle, te piękne frelki, te gryfne karmusy. Słyszą? Ja. Słyszą. Słuchajcie, ja was bardzo serdecznie witam. Razem z orkiestrą. Zobaczcie, jaka to jest piękna orkiestra dzisiaj. Jakie wystrojone, gryfne dzieci tu siedzą na scenie, a jeszcze będą takie niespodzianki. Oho. Słuchajcie, wyście są dzisiaj zaproszeni na Geburtstag. Kto z was wie, co to jest ten Geburtstag? Może ktoś wie? Co to jest Geburtstag? To jest takie trudne słowo. Kto wie? Geburtstag. Dobrześ powiedziała, bardzo ładnie. Ale co to znaczy ten Geburtstag? Takie dziwne słowo. Urodziny. Brawo, brawo wielkie, brawo dla kolegi. Słuchajcie, możemy poklaskać trochę. Pięknie powiedział, bo Geburtstag to są urodziny. I słuchajcie, tak się składa, że ja mam dzisiaj te urodziny, ten Geburtstag. Ja? I wyście są na tych urodzinach, i panowie, i panie są na urodzinach, i dzieci są na urodzinach. Jeszcze ktoś też będzie na urodzinach, ale to zobaczycie za chwilę. Nauczymy się takiej szybkiej wyliczanki, dobra? Uwaga, będzie tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Na Geburtstagu jeżeś ty. I wszyscy pokazują swojego kolegi najlepszego, albo pana dyrektora wtedy. Uwaga, wszystkie ruszki przygotowane? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Na Geburtstagu jeżeś ty. Bardzo dobrze. Zobaczymy, co się teraz będzie robić. Wiecie, jak ja mam dzisiaj dużo roboty. Muszę wszystko narychtować. Żaden nie chce robić. Ale sucho. Słyszycie? Ktoś tam klupie i tajno obejrzeć kłoknie. Kto to tam dzisiaj przy... Nie, ciotka krótka! Ciotka krótka! Witam cię serdecznie! Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że cię widzę. Ja! Ja! Pokaż ja! Wiesz czemu? Czemu? Bo ty mój karliczek, ja po 6 rano wylos, to do teraz go nie ma. Ja proszę! A za chwilę goście przychodzą, a ja nic narychtowane nie mam. Ja! A to szpajza! Co mam? Szpajza! Szpajza zrobiła wczoraj. To dobrze. Nawet, że ciasto upiekła wczoraj. A krowa na mloto? Wszystko mam na mloty. Ja? To czego cię brakuje? Brakuje mi poszykowania na stół. Ja? Pokucowaniu, pobrancowaniu. Ja! Ale ty się widza przygotowała, taką fajną masz z opaska i się ubleczono. No, wiesz, mam taką nowoczesną, wiesz, kupiła się na torgu. Aha, fajną kupiła na tym torgu. Wektorowie! Wektorowie! Ja, ale 10 obdymów, słuchaj! Tak, taki materiał, że normalnie nos nie wyjdzie, a to jeszcze wyjdzie! Ale to jest najnowszy trend wody, to masz piękny. Ja, na pewno, chałupniczej. Ha, jestem, fajny to muszę. Mogę jeszcze 4, jakbyś chciała, to się pożyczę. To ja się pożyczę. Ja mam dzisiaj taką w kwiotki, zobacz. Ja. Dzieci, podoba mi się ta moja zapaska? Ja. A no, ja! A od ciotki krótki? Nie ma ja! Co jest? Nie ma tak, jest ja! Ja jest fajna? Ja! Słuchajcie, jak się zamyka, te kwiotki pociągną, to mu dobrano! Ja tam nic nie pociągną, bo ja jest taką fajną frela, ale się tam dobrano. A moje podłogi to ma z co uciekło? Ciotko, ciotko. No. A przestań. Co? Ty tam będziesz kucować okna, bo mamy trochę mi tam dzisiaj zmazane. Ja, a dzieci sami będą miały ściery? Liczymy ściery. Roz. Dwa. Dwa. Cztery ściery. Uwaga, liczymy talerziki, bo mam tyle talerzików. Kamieńko, kamieńko! Ale liczymy, uwaga. Roz. Dwa. Dwa. I? Trzy. I? Słuchajcie, teraz pomożecie mi wszystko narychtować, bo karnika nie ma. Jak do roboty się trzeba zabierać, to go nie ma. Prawda? Kamieńko! Pomożecie? Rączki do góry i pucujemy, glancujemy, dobra? Uwaga. Roz, dwa, lewa, jadymy. Kamieńko, a Thank you.
A to wie wszystkie! Czekaj, ja się nosa muszę odłożyć. Tak, o tym paragonarz to wyschnie roz dwa! Roz dwa, prawda? A gardiny żeś mi powiesiła nowe? Gardiny? Gardiny! No, ale chyba się jeszcze suszą. A, wypucowałeś jakieś asietki? Co my wypucowały? Asietki masz pan! Wszystko mamy wypucowane. Dzieci mi wszystko pomogły. Ale kaj ten karlik, krótka zobo, szczoteczko moja kochano, bo będą dwa stołki, zobacz. No wiedza właśnie i szyny. A tej gości teraz przyjdzie? Wiele. No, więcej niż dwa. Tak, trzech. Może być. Ale karlika nie ma, jakby nie było tak nie ma. Wiesz co, słuchajcie, przecież i od tych stołków nie będę sama nosić, prawda? No, od czego ja chłop, nie? Od czego ja chłop? Dobrze, Godosz, krótko. Dobrze, cioteczko Godosz. To ja chłopę poszukać. Dobra, ale wiecie co? Może za karnika, co? Słuchajcie, ja wam zaśpiewam. Karniku, karniku, a wy mi odpowiecie. Karniku, karniku. Spróbujemy? Uwaga. Karniku, 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 karniku. Karliku, karliku, co tak nosisz w koszyku? Karliku, karliku, co w koszyku nosisz? Pokrót w poparze, hej, poparze, chodź się do nam pokaże, hej, hej, pokaże. Karliku, karliku, co tam pomoż kuć? Karliku, karliku, co ty pomoż tam? Wszystko mam przyrychtowane, zaś mi jakiś żart zrobi. Wy musicie być czujni.
Jak będziecie widzieć, że coś się robi złego, co się przygotowała, to zaraz wołajcie Karolinka! Głośno, dobra? Dobrze? Ja! Czyli cztery. Ja! Dobrze? Słuchajcie, patrzcie, róbcie to co pan, ale też musicie być czujni, bo jakiś może bebok tu siedzi, nie wiem. I mi zabiera wszystko, łopuzie. Yeah.
Zadanie mam do was. Ciotko! Ja! Jest awaria. Ja mam na co? Szalo wybiło. Klub? Nie, szalce nie wybiło. A co? Przynajmniej na razie. Aha. Ale wiesz co? Ale wiesz co, ci powiem, masz dobrą ta szpajza, ja. Ta szpajza to mam tak dobro, że... Ona pierwszo zniknie ze stoła, ale wiesz co? Już zniknie. Szpajza mą, ciasto mą. I na coś takiego konkretnego nie mam, wiesz? Rolady nie mam? Krupniok! Nie no, krupnioków nie będę mieć. Do rolady by co pasowało? Kluski by pasowały, dzieci, nie? A potem jak tak polejemy tą zorzą, tak te kluski. Co tam? Kamerko, mój chłop to mnie tak kocha, że on do niego, do ty moja zorzą. Myślałam, że ty moja kruseczko. Bo do mnie go to kruseczko. No nie wiem, czy tak okrągło, że jest, czy jak on. No nie wiem, może taką smakowitą. A chyba, dzięki ci, ciotko, wiesz, to jest chyba ta najlepsza wersja. Ja się muszę nie wspierać, jak mi się nie będę wspierać, to nas żaden nie będzie wspierać. No, no właśnie. No co, robimy za szpajza? Ciotka, nie, szpajza nie robimy, ale będziemy kluski kulać. Słuchajcie, dzieci, chodźcie sam, Agatka ze Zosią, ta miska, będziesz kulała, a Dasiu po kulej. Słuchajcie, dzieci, a my będziemy kulać razem, ja? Ja, słuchajcie, dzieci! Chcecie ze mną kulać? To będą takie ciemne kluski wtedy. Ja. Słuchajcie, wiecie jak się kulą kluski? Kto kulą pięć kluski? Dobrze. Rączki mamy? Mamy rączki? Ja! Toż jak kulumy te kluski? Wiecie, moja mama jak mnie uczyła kluski kulać, to powiedziała, weź się kąsek tu w zagłębienie dłoni, połóż i kulej. Tak, przećwiczymy. Proste, ale bardzo trudne jednak. Niby proste, ale trudne. I słuchajcie, będziemy robić tak. Kulo, 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 kluski i klac do miski. Gdzie klac, dobra? A słuchajcie, potem jeszcze będziemy co robić? Czaskać mięso na rolady. Ja! Tak będziemy czaskać. Tak. Mocno. To mocniej potrafi czaskać. Tak, żeby były takie cienkie, fajne do zabijania. Super. I zaś kulumy? No to jademy. Uwaga, a wy też kulać, co by było dużo tych kluseczek, ja? Dobrze, uwaga. Fajnie.
Zobaczcie teraz, jak mundury wyglądają u tej orkiestry naszej. Zobaczcie. To jest pan dyrygent, są muzycy pięknie grający na instrumentach przeróżnych. I oni mają taki strój. Kto jak to wie, jak się nazywa taki strój? Co to jest? Mundur, jak wy wszystko wiecie. To jest mundur górniczy. I orkiestra też w takim górniczym mundurze występuje. Ale zobaczcie, czym się różni karnik pulsami na łobryc, te czapko na głowa? Ja łobryc, łobryc, jak już nic nie robisz, to przynajmniej czapko. A nie minerwę. Właśnie chciała się o to was zapytać. Czym się różni dyrygent od pana, który gra na instrumencie? Zobaczcie na te pióropusze. Wzrostem to tyś, a jak szokniecie te czaka, to włosami tyś. Ale zobaczcie. Pan dyrygent ma? Jakie on? Biało-czerwony. A karniczek? Od dzisiaj zapamiętujemy, że jak będziemy widzieć takiego pana z biało-czerwonym, to jest na pewno pan dyrygent, a takiego pana albo panią z czerwonym, to będzie kto? Muzyk. Jak? Muzyk. Słuchajcie, Adaś, chodź sami do mnie, jak? Dzięki Kali, cieni się już. Ja. Bo te stąpki, żeś nie poszło, to nie będę z tobą wodać. Chodź, Adaś. Słuchajcie, a tam w tym mundurze są takie fajne guziki. Będziemy liczyć? Zobaczymy, czy na takim małym mundurze jest teraz samo, co na takim wielkim. Ja? Uwaga, liczymy. Zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Pięć. Siedem. Pan dyrygent są liczy. Być nie wyda tam liczyć. Raz. Ile było? A na tym małym? To jak było mini? Na tym? Mniejszy mundur, mniej potrzebnych guzików, ja? Pięknie, żeście. Knefli. Knefli. Knefliczków. Dzięki, Adasiu. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ale wiecie co? Ja mam teraz ciotka. Ciotka krótka. Czekaj! Rolady zbiją. Aha, rolady zbiją. Na ulicę czekam. Na ujka czekusz. Ja! Bo ja sam mam taką koszulę niepobiegowaną, ale paźmielają o sam bindrów fajnych. Ja! Wiesz co, ja sam... Na tego... Ludwiku miał przyjechać i czekam na niego i czekam. On ma przyjechać? Ja! To już czekamy na niego, Kali ja. Mówię, jest. Nie wiem! Nie wiem, no. Będziemy słyszeć, jak pojedzie. On ma głowę. Sobie przez to kurze i pyk, pyk, bajeczkę kurze. Mam królik i wiele mił i dąb i gołym mił. A w kadłubu stary wąs śpiewa na cały głos. Ujej, Zefeli, byś tam! Pyk, pyk, pyk z bajeczki. Ujej, przyjechał przez nią! Ziołeczki. Tak, kanu, kanu, kanu.
w końcu? Ja. Przyznam się. Ale z Pajsa wyjadł dyrygent. To nie był dyrygent, to był typę, bo rano coś miszczy. Łyżeczki wziął, potem ściepki, potem pinter do karnika. Co on będzie teraz wyglądał? Jak będzie wyglądał? Bo już trzeba chwilą. Hasi szkło i byle co. Ale taki wielobranżowy chyba. Ja. Wszystko będzie. Wszystko będzie. Słuchajcie dzieci, jak mamy tego beboka, tego miglarica, to on wszystko pozbierał, to wiecie co? Za kara, to wiecie co on zrobi? Wyczarujemy, żeby nam bajeczka jakoś przedstawił. Jego, na jaką bajeczkę zaś? Bajeczka. Fajeczka. To bajeczka. Uwaga, wszystkie dzieci, nie będziemy czarować. Uwaga, różki przygotowane. Czarujemy. Ciary, mary, ciary, mary. Na przedstawieniu zobaczymy, no, co nam ten beboczek przygotuje. Zapraszam was na bajeczka. Jak taki migac był, to teraz się wykorzę. No, no. Da się. A wy macie te ręce z tych klusek? Chodźcie sami, no, kumie. Otwarza sam ten dyfy. Weźcie się to, dzieci, uczycie. Tam jeszcze coś jest schowane. To co, możemy zaczynać? Ja. Dobra, to może zaczynać? Ja! To ty idź, Cyrulio. Idź ty opowiadać. Ale to ty miałeś opowiadać. A ja nie idę, ja się wstydzę. O, znowu ja. No zaś ty, zaś ty. Dzień dobry. Słuchajcie, opowiem wam taką krótką bajkę, która historia zaczyna się w wodzie i kończy się w wodzie. Wiecie, kto mieszka w wodzie w stawie na przykład? A taki zielony strój. Nie, za bawiecie, słuchajcie. Słuchajcie.